Perfect. O, jestem. Wyglądam jak golec w orkiestra. O ja chyba właśnie ginę. Umarłeś? Z dynastii, nie żyjesz. Aha, bo tu zimno było. Jak tu się... Dobry dzień wszystkim. Z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek. Witam was bardzo serdecznie w dawno nieogrywanym Medieval Dynasty. A jak Medieval Dynasty, to na pewno są ze mną Rafik. Cześć Rafiku. No i jest Damian. Cześć Damian. Manderko, witajcie. Tak, chłopaki z dwóch innych kanałów. Rafik oczywiście z kanału Rafik 85 Games. No i Damian z kanału Damian na Przegubie. Tak, jakby ktoś nie wiedział. Także tutaj witam was panowie. Witam również czaty. Witam Maćka Łodyńskiego, Rafała Milkę. Witam Marcina i Pitera 93 wokół sportu. Cześć chłopaki. Witam również wszystkich oglądających tutaj w zaciszu swojego domu. No i koniec przywitań. Ruszamy, słuchajcie, tutaj na tą naszą wioskę. Właśnie, zastała nas zima. Tutaj za oknem piękna wiosna. No może nie taka piękna jeszcze, ale wiosna już. To ty. A co ty zrobiłeś? Rafik umiera. Drugi raz już. Coś ty zrobił. Umarł. Zmarłem. Dobra, what the fuck? Jeszcze raz. Do ogniska chodźcie, bo tu cieplej będzie. Coś ja mam tu do jedzenia w ogóle? No dobra, słuchajcie, panie, musimy poogarniać, co tutaj teraz, jakie, pamiętacie, jakie były plany? Plany no były to... zacne. Zacne, to na pewno. Ale nie wiem, jakie. Czekajcie, ja się teraz muszę przestawić tutaj, okej, tabulator. Zajrzyjmy do dziennika najpierw, po prostu. Koniec jest bliski. No, mówisz, mamy do... No, Rafika był dwa razy. No, musimy dostarczyć żyto, pieczone mięso, okonia i kamień do świra. Musimy również zachować czujność, ale tu musimy się zobaczyć, jak tu się sytuacja rozwinie. No to teoretycznie to mamy niewiele, musimy po prostu przeżyć tę zimę. Marcin, akurat... Ostatni Marcin, ten no, no. Dzień. No, właśnie. To chodźcie spać, po prostu. No. Marcin akurat wrócił do domu. I od razu na streamka przyszedł. No to bardzo dziękuję, Marcin. Dobra, tylko gdzie ja mam chatę? Ja to pamiętam, gdzie jest moja. To nie moja. Ja? To nie moja? Nie, to nie moja. Twoja jesteś. A nie moja. Co ty chciałeś się z moją żoną tutaj przespać? Rafik, bo ty tego wąsa to takiego masz, że ten wąs to tam ci powiem. Ja chatę zgubiłem. Siema, a jest chata wuja Damiana, dobry. Śpi. Jest Damian. Następny dzień, czy co to mamy wziąć? Następny dzień, no nie, no nie czytujemy. Rafik to ma żonę w każdym domu, tutaj by trzeba uważać. Nie mam żony. Jaki piękny, mroźny dzień. Kuźwa, ja jestem bez butów. Ja mam buty, dobrze, myślałem, że jakieś... Mam jakieś cimoszki. Proste buty. Dobra, to są. Dobra, zerknijmy na... W ogóle tak, zerknijmy na nasze zarządzanie. I co oni tu... Aha, Ludwika jest w ciąży. Proszę. Rafik. A to Rafika ta Ludwika? Bo nie wiem, kogo ta Ludwika. Chyba tak. O, ty, kurde, zostawić go na miesiąc. Chyba zimno mi jest. Właśnie, pochodnie. Gdzie to są te? A, F. Co F? Pod F jest pochodnia. No ale trzeba sobie zbudować. A, to ty nie masz. O, ja też już nie mam. O, kostka już mi boli, Marcina. No widzisz, Marcin. Bardzo dobrze. Rafał na TV będzie oglądać, live u Fansima, a na laptopa nas. Proszę, jaki multitasking u Rafała.
To jest chłop, nie? Multikulti. Kamień. Papier i nożyca. A gdzie tu jest ten? Z czego to się robiło? Słoma i kamień bodajże. Aha. Nie no. Jakiś jak plancie, no. Słoma? Czekaj, zaś ci powiem. Patyk i słoma, sorry. A słomę skąd? Trzcinę. Trzcina. A, mamy glinę tu. O, nawet nie słoma jest, bo słoma też tu występuje. Znaczy słoma też będzie występować po zbiorach zbóż. A my tam coś posiane mamy. No, i tylko nie choć posionym. Nie posionym. Nie posionym. Dobra, mam te. Nie wiem. Bazie. Dobrze, że zamarzasz. Nie chcę wypić wody. Dobra, wypiję. Dobra, panie, jaki plan? Jak myślicie? Co robimy? Rafik, ty dzisiaj zarządzasz. Ty jesteś taki zarządzający. Kurna macie, ja to o życie walczę. Masz taki wąs przywódcy. Wiem coś powiedzieć, ale jeszcze nie ma 22. Mów, jest 18 na tym. No, jest 18, fakt. By trzeba było. Wąs wszystkie... jedną Ludwiką cząsną. I co w tym było takiego strasznego? To jest. Takie teksty to lecą w bajkach dla dzieci od lat 12. No, pamiętam, było w tym. Kurde, ta bajka o tym. Co powiedział, zrobisz mi loda? To ten. Mówisz o Johnny Bravo? Nie no, jemu to robiły tam praktycznie. Nie, taka bajka była. Coś chłop mi zamarza. I też. Menu tworzenia. Rękodzieło. Nic nie uważam. Nic nie mówię. Ja bym proponował iść brnąć właściwie do szwalni. Żeby to szwalnie tu zbudować. Mieć jakoś... móc ubrania sobie porobić. Jakieś ciuchy. Mm-hmm. No, w sumie chłop dobrze gada. Widzisz? To jednak ten wąs. Jako wąs i nie wąs. Dobra, a teraz mi powiedzcie jeszcze jedno, jak się... Aha, dobra, już mam. To co teraz, że właścinamy? Dobra, no to Rafik, tam wybierz miejsce na ten, na szwalnię i dobra. Mamy szwalnię już odblokowaną? Nawet tylko to nie wiem, czy to jeszcze jest przed nami. A powiedzcie proszę czaty, czy wszystko dobrze słychać? Czy chłopaków dobrze słychać? Mnie dobrze słychać? Grę dobrze słychać? Taka mam prośba do was. Bagowane patyki. Żeby w dzień z pochodnią latać po lesie. No jak ten, panie kolego? Mamy szwalnię? Dobra, patrz. Nichu, nie mamy. No właśnie, tak. Wystarczy. A, ale już niedługo, bo my technologii do 100 nam brakuje 1,1 punkta w produkcji. Mhm. I trzeba coś jeszcze poprodukować. Coś trzeba wyprodukować. Ale gliny tu mamy dużo. Zauważyliście? O, Maciek pisze, że wszystko jest okej. Tak, tam w stronę tego bajorka, nie? I tu jeszcze jest koło... Co tu jest? Chata wydobywcy? O, chata wydobywcza i tu jest za tą chatą też glina. Bardzo dobrze. Ogólnie ja się zgubiłem chyba, a nie widzę was. Patrzę, czy coś jeszcze mogę tutaj zmontować. O, na przykład wiadro, ale bym musiał mieć deski. Ja bym musiał coś szamać. Mam coś do szamania w ogóle? Jak tu się coś... Ekwipunek. Gdzie jest magazyn? Tu.
O, Marcin i Maciek piszą, że wszystko jest ok, bardzo się cieszę. Ej, pierdziele. Dobra, siekierę mam. Siekierę motyka. To jeszcze mi brakuje. Ale mamy kłód, słuchajcie, nie musimy nic ścinać, mam 108 kłód w magazynie. Młotka nie mam. To idź do wioski. Tam pewno się kręci. Jedna kłoda i patyki. Dobra. Przepraszam cię, Dobromiro. Czy mogłabyś się trochę przesunąć? To Dobromira to też od Rafika? Nie, no już bez przesady. Jak? Rafik, przecież ty to tu jesteś pierwszy kogut tej wioski. Szatan, nie kogut. Dobra. Marecki się obawiał o swoją chatkę. Ta chatka tu cały czas stoi wolna, pusta. No to w razie, wiesz, Rafik, jakbyś miał ciche dni. Kurde. Marecki cię przygarnie, no. Marecki jest na A, urlopie teraz, to chyba że wiesz. tak, no to tady owszem. Marecki nad morze pojechał. Tak. Ogrzewać Dobra. się. Zrobię cztery wiaderka. Zobaczymy może, ile ja tutaj tej produkcji teraz nabędę. No wiecie, że my w ogóle żarcia nie mamy? Nie Aha, no, bo a to nie ten byłeś. magazyn. Nie ten No, bo tu. magazyn. O, mamy szwalnię. Proszę bardzo, Nie ten wystarczyło magazyn. cztery No to wiaderka jest. zrobić. Nie, to Teraz jest. tak, gdzie to szwalnie postawić? Słuchajcie, no to gdzieś tutaj, tam gdzie są te produkcyjne może. O, na przykład tutaj możemy postawić. Może, ciekawe czy tu się zmieści. Tylko trzeba by tą łopatą wytentegować. Czekajcie, gdzie to było? Łopatować, Łopatować, ale nie mam łopaty, ale zaraz se zmajstruję. łopatować. A, to nie jest jakaś duża. No. A, gdzie tu jest wejście? A, dwie kłody muszę. Wiesz co? Może jak tutaj tą, wiesz, ten pieniek usunę. Tak. Wiesz, nie wiem, tu jest jeszcze droga, więc pytanie, czy nie No, musimy iść z drogą. spróbujemy, i tak ten pieniek się pozbędziemy, tylko sobie zrobię. A jest tutaj nawet drewniana łopata, dobra. Nie muszę nawet jej tworzyć. Drewniana łopata na czwóreczkę. Gdzieś tu Cześć Filip. widziałem. Witamy Cześć Filip. Filipa. Siema Filip. Gdzieś tu widziałem ognisko. Płonie ognisko. Dobra, próbuj. Chodź tutaj bliżej. Tak, spróbuj na o, widzisz, no jak się nie zmieści, jak się zmieści. Jak się popieści, to się wszystko zmieści. Dobrze. Kamienie. Na szaniec. Bieramy. Chociaż tam pewnie jest ciul kamieni. Ciszej tam. Są mi kamienie. O, akurat jest idealna ilość kamieni tutaj. Już. Mam. Dobra, ja muszę coś szamać, bo już jestem głodny. Już. Dobra, fundamenty stoją. Teraz pokłody lećcie, bo ja tu wszystkich nie przyniosę. Rafik, bierzesz tam kłody? Tak, będę brał kłody. Bier. Ile tych kłód potrzeba? Ciul. Ciul, ja i tak pewnie tutaj będę No miał. właśnie dlatego weź, nie wiem, z 10, ja wezmę z 10 jakieś Ja też patyki, nie wezmę. wiem. No. Bo to nie. Co ty, Sami. Rafik, się modlisz przy tej skrzyni? Ja teraz jestem. Aha, to ty się modlisz do skrzyni? Nie modlę się. Ja tu grzebię sobie. Patrzę, czy jeszcze patyków nie ma. Ja Nie mam ma tu patyki patyków. parę. Ole, ciężki jestem. Ale 10 Dziura kłód. jest. Ciekawe tu kłody, widzicie? Są w magazynie. A jest. 93. No. Ile można wziąć, Max? A tyle, żebyś się nie przedźwigał. No. To już Wiesz wiem co, ale skąd. kłód nie bierz. Nie bierz kłód, bo już tu wystarczy. To co, Kłód mam wziąć wystarczy patyki? patyki. Patyki i słomę, jak tam jest. I should better warm myself up. To już wiem, skąd miałem przepuklinę. No. A Na słomy drzwiach. ile?
Słomy już ci mówię, czekaj, raz. O, tu jest 8, to jest 9 plus 8, 17 chyba. 17 sztuków. Dobra, wezmę 20. To jest Marecki, kurde, on zdalnie będzie tutaj nas pakował. Siema, Gamoniu Marecki. Od kolegów się nie odbiera telefonów. Dokładnie. To jest to? No. Tylko czekaj, bo ja sobie muszę teraz... Młotek, musisz młotkę. O, słuchajcie, ja tu zaraz faktycznie kipnę. Tak, teraz ja umieram. Nie zauważyłem, że mi zimno było. It sure is. Frosty. Hey, Frosty. Frosty. Dacie radę już to dokończyć? Czy to już jest zakończone? Nie. Patyków nie mam. Dobra, się muszę pogrzać. Patyki, tak? A to patyki trzeba zebrać. Dobra, ja wezmę zarządzanie. I zobaczmy drwali, jak oni tu mają ustawione w drewutni. Drewutnia. Patyków potrzeba. Nie, co ja zrobiłem? Dwa. Kurde. Siedem. Wiecie, coś spieprzyłem. Bo Dobromirę z drewutni usunąłem, nie wiem czemu. Dobra. Dobra, idę te po te patyki pozbieram. Rolnictwo, produkcja, wydobycie jest. A, tutaj jest... Nie, jest Bogu chwała. A to tu brakuje. Czekajcie, to ja źle coś jednak. Jeszcze raz. Dobromira. A nie, dobrze, tu. Trochę takie mam wrażenie nieintuicyjne. Tu brakuje. O. Dobra. I teraz tak, tu pokaż. O właśnie, to. Deska. A w drugiej. Tu drewno opałowe i kłody. Tutaj zamiast już drewna opałowego trochę mniej kłód damy, a tutaj damy patyki, żeby zbierali. O 30%, o. A co tam w technologii jeszcze wyszło? 5 patyków jeszcze. Gdzie ty to widzisz? Aha, dobra. Mam patyki, także spoko. Tylko sobie muszę... Jak to się, kurde, robiło? Aha. Kurde. Nie mam nic, ani słomy, ani patyków. Chociaż zjem coś. Nie mam tego. Dobra, chociaż nie jestem wolny. Czego nie masz? Młotka. Dać ci młotek? A robię przed chwilą młotek. Gdzieś zostawił. To daj mi te patyki chociaż. To ja już dokończę, a ty się zastanów co z młotkiem. Patyki. Nie odebrałem, bo ogólnie zawsze mam wyciszone dźwięki. Ja byłem w drugim pokoju i składałem drukarkę. A to co? On w Ikei drukarkę kupił, słuchajcie. No tak. Upuść. Jeden patyk potrzebny. No to ma 11. Dobra, menu tworzenia. Dobra, pokażcie stół krawiecki, koszula. Ale tutaj teraz... Aha, schematy musimy kupić. Tak, musimy schematy. Rozstalniana koszula.
A tu ma koszulę, spodnie, buty, tuniki, kaptury, czapki, o, na przykład. By się przydała czapka. Ale tu nie mamy żadnych materiałów. No to. Ale plecaki tu będzie można zmajstrować. Lnianej nici raczej na razie nie będziemy mieli, bo to jest potrzebna łodyga lnu. Tak. Wełny. Wełny chyba też nigdzie nie ma. Zaraz. A, tutaj na kołowrotku, tak? Trzeba, w ogóle kupię może schemat do tej, do lnianej nici. Co można nakreślenie zrobić? A, lnianą tkaninę. Też nie mam schematu. Tu też kupię. Coś ciepłego. Natomiast, no tak, tylko że teraz kaptury i przyłbica. Kurde, ginę. Ja muszę spadać do domu. Lajba zacząć będzie do domu uciekać. Co za chłop. Widzisz, Marecki to przez ciebie. Wszystko przez niego. Dobra, idę sobie. Kurde, nie mam słomy. To znowu zaraz kopnę w kalendarz. To idę spać, może się... właśnie. O, a ja śmierdzę. Chodź, no dobra, nie. Miałem nie czytować. A Bałuty to dzielnica Sosnowca, mówi Marecki. Skoro tak twierdzisz, ja do innej szkoły chodziłem. A Rzeszów żąda dostępu do morza. No i było mi miło. Drewniany młotek. Miś Marecki, zginąłem przez ciebie. Dobra, ja się idę wykąpać, bo śmierdzę, tu tak jest napisane u mnie. Będziesz morsował? Tak. Jedyne co to mnie martwi, że szkoda, że bieganie nie ogrzewa go, nie? Chata wuja Adama, to nie moja chata. Moja jest nad rzeczką. A to jest moja. Ale w domu się można ugrać, nie? Można trochę, ale i tak nie zdążysz, jeżeli giniesz. Nie no, mi jest ciepło. Wyciągnij, ale co mam? Dobra, nieważne. A czemu jest ci ciepło? Masz coś na sobie? Tak, krótkie spodenki. I wyglądam jak jeden z braci Golec. Rafik, czemu przyszedłeś do mnie z tym wąsem? Zostaw go w domu. O, uciekaj mi stąd. W odwiedziny, kurde, przyszedłem, a ten mi wyrzuca, no. Nie to, że cię wyrzucam, no. Ale już wyjdź. Tak. Dobra, bo coś... Te pieczone mięso trzeba by do świra dostarczyć. Czekamy do wiosny. Ja zaraz umrę. Grzyba zjem chyba. Wszystko przez Mareckiego. Mam by teraz słomy narobił. Tutaj ognisko by ładne rozpalił. No. Ale zawsze może pić jeszcze, nie? Co on tego nie zrobi? Tego na to. Nie podpuszczamy cię, Marecki. Dobra, idę po słomę, bo wiem, gdzie jest. Kurde, wiecie co? Ta chata wydobywcza to wygląda jak wychodek. No, coś w tym jest. Naprawdę, no taki szalet trochę większy. Taki plażowy, nie? O, taki szalet na plaży. I tu się do skrzyni po prostu robi. A mam słomę przecież, to ja sobie mogę pochodnie wytworzyć.
rękodzieło. Nie wiem, jakaś... Madam, nic nie mów. Jakoś w twoich ustach mnie to bawi. To czerwone to co chcesz, że zaraz umrę, nie? Tak. Tak. Tak jak ja. Będę spać. Co, chodźcie spać. Nie ma czytowania. Nie wiem, czy się da. Jesteś brudny. Nie da się, jesteś brudny. Na czemu mi ogień z gaz? A czemu tak umieramy szybko? No, bo jest marcie. Zimno. Bo jest zimno. Zamarzamy po prostu. A chyba by. A być twardym, jak żelki z Biedronki. Słomę dziś zgubiłem. A słoma to do podcierania, Marecki pisze. No, czymś trzeba, no papieru jeszcze nie było. Dobra, mam słomę. Jak do tej wody wejdę, to już szybciej zamarznę. Nie zamarzniesz, bo woda jest cieplejsza od powietrza. Dobra. Kurde, mam dwie lniane tkaniny i dwie lniane nici. Ale co mi to da? To znaczy, że będziesz miał dwie lniane tkaniny i lniane nici. Ja wiem, co to znaczy, tylko co mi to da. A jako, że ty jesteś tam z rejonów włókienniczych, to byś coś ogarnął z tego, nie? Chyba ty. No ja to węgiel mogę załatwić. No to... Co ty tu jeszcze robisz? Piję wodę. Z rzeki. A z nazbierem trzciny. Aha, tutaj lniane. Bo koszulę to my jakieś mamy. Ale na przykład spodnie. No powiedziałbym, że koszule takie retro, no ale w tej grze to tak dziwnie trochę brzmi. Chcę chodzić za powodzinic. A powiedzcie mi, jak, czy jak umrę na umarcie, to to wszystko mi się traci, co mam przy nie. sobie? Nie. To można umierać. Dziele, co za żart usłyszała? Cześć, Agromarian. Siemanko. Wyglądasz okropnie. Co się stało? Czy znowu próbowałeś zaprzyjaźnić się z tym niedźwiedziem? Chodź, zajmę się tobą. Tak, Ludwika. Będzie dzisiaj digi, 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 bom, bom. Oj, Rafik, ci powiem. Rafik, dziś w nocy będzie... Tęgo, będzie tego. Ciepło. Będzie ciepło. Będzie ciepło. Mam ochotę na trochę szaleństwa. Mhm. Wiecie, to tak to jest takie ogłoszenie matrymonialne. Tęgi pozna tęgo, żeby tęgo tego. Dzisiaj ma być nowa dostawa barwnika do jednej z wiosek. Jestem pewien, że nie za... Co? Zauważą jego braku, ale zauważą biegające dookoła zielone kurczaki. Co to ma być, nie wiem. Dobra, to jest nie tak wiem, jak to, nie? Oddam małego w szybkie ręce. Dobra, nic już nie mogę. Wlecę na zamówienie, kaskader. Marcin, a że tak zapytam, a rejony włókiennicze to nie są z okolic Częstochowy? Słuchaj, też może jakieś są, natomiast stolicą włókiennictwa w Polsce jest Łódź. Łódź. To jest... Praktycznie cały rozwój Łodzi od końca XIX wieku to jest właśnie związany z włókiennictwem i to, że mamy dzisiaj te kilkaset tysięcy mieszkańców, to jest właśnie dobrobyt włókiennictwa. Czyli wy jesteście w domkach, tak? To ja? No. Nie. Gdzie ja idę? Widzę. A to ty, Rafik, napierd tym tą siekierką? Tak. A po co ci tak głoda? Po nic. Drzewo się zbagowało. Dobra, idziemy spać. Poczekaj, bo muszę dojść do siebie. A nie wątpię.
A. Samuleszczyn próbuje pominąć sezon. Jeszcze nie ma nocy? Ja nie, ja chcę wstać. Jak teraz się wycofać? X-em. No nie mogę. Przytrzymaj. A, masz rację, dzięki. Z Łodzi to nie są przypadkiem rybacy? Wędkarze. Ciszej tam. Ciszej tam! Chodź tu. Się rozdarł. Już tu cicho ty. Kurde, no. Co za bydle moje małe tu. Kurde, się ale rozdarło. Ale go nie było słychać. Słucham? Nie było go słychać. Nie, było, było. Nie było. Potem, nie. Wiesz co, bo wyciszyłem. Tak, wyciszyłem. Dobra, żona śpi, więc ja też się położę już spać. Ale macie możliwość położenia się spać, czy... Tak. No? Czy tylko następna pora roku macie? No bo to jest ostatni dzień. Bo to jest ostatni dzień. No dobra. No dobra. Będzie ciepło później. Wiosna. To śpimy. To do zobaczenia będzie... na wiosnę. I będą o. Zbiory pewnie możliwe. Biory, biory. Gratulacje. Udało ci się przetrwać pierwszy rok. No czytaj, czytaj. Dobry jeśli lektor. Jeśli nie chcesz więcej samouczków lub chcesz wyłączyć część hazy, aby uzyskać bardziej wciągającą rozrywkę, możesz dostosować wszystkie te rzeczy w ustawieniach gry. Bardzo zamek. Mnie to cieszy. Amen. Podatki właśnie, trzeba iść teraz jest, haracz, kurde. To teraz Rafik czyta podatki. Dobra. Każdej wiosny musisz płacić podatki królowi. Pieniądze są zbierane przez kasztelana w Piastowi. Tworzenie nowych budynków i pól zwiększa zobowiązania podatkowe. Unikanie płacenia podatku zwiększa dług i może skutkować wygnaniem z krainy. Pamiętaj, że możesz wyłączyć samouczki w ustawieniach. Oczywiście mogę też te podatki... zapłacić podatki poprzez żonę. No wyślij żonę. Tak? Mam wysłać? Wyślij ją. Najpierw muszę ją znaleźć. Kurde, co za chłop, żonę sprzedał. Czekajcie. On będzie żoną podatki płacił. Nie okay. Żono, tylko... Chcę, żeby ona tam z sołtysem. W naturze nie będzie płacić ładnie. Chociaż nawet nie wiem, gdzie ona kurde jest. Jeszcze żona zgubił. Jest na pogaduchach. O, Filip się nudzi. Pozwólcie, że pójdę już, bo nudzą mnie gry RPG i życzę miłego wieczoru. Co za Filip. Filipa to wszystko nudzi. Gdzie to jest? Chciałbym cię prosić o przysługę. Nie skacze? Czy mogłabyś... A. Zanieść pieniądze kasztelanowi, aby zapłacić za nasze podatki. Okej. Okay. Kto to wszedł na ptaszek? Nikt. Jasna sprawa, ale to za mało podatki. Co? Ale to za mało na podatki. Aha, nie mam kasy na podatki. Nie masz? To poczekaj. Ile potrzeba? A nie mam zielonego pojęcia. Zaraz zobaczmy. Zarządzanie. Podatki 622. A ile masz? Już ci mówię. No, wszystko. Słuchajcie, no, robimy zrzutę. Ja mam 586. 20. Czyli potrzebuję. A gdzie to się patrzy? Poczekaj. Ekwipunku. No dobra, to macie 400 ode mnie dostaniecie. Ja mam 127. O, to coś czuję, że na mnie starczy. Starczy. Dobra, to ja dam 500. To do skrzyni. Dobra, to macie wszystko. Nie, tutaj Rafikowi rzucam po prostu pod nogi. A gdzie jest Rafik? Tu jest. Wszystko dałem, co miałem. 607 mam. Kurde, ty. A ile ma być? 620 coś chyba, tak? To za chłop. To zobacz, ile to ma być. Faktycznie Rafik z tym wąsem wygląda jak Zenek Martyniuk.
Albo nie, ten, jak on ma ten drugi, kurde. Ten, co śpiewa coś tam o Zakopanem. O Zakopanem, tak, jak on to się nazywa? Ten grabarz, no jak on ma? Grabarz. No grabarz. Dobra, ile ci Rafik dać tamtej kasy? Czekaj, 60. Daj mu stówę. No dobra, nie będzie stówa. Reszta będzie na co innego. Resztę przynieś na flaszkę. Dobra. Będzie na flaszkę. Już wiem, czemu chcieli, żeby Marecki z nim zagrał. Sprzedaliby go Kasztanowi. Golec? Nie, Golec to jest tutaj. O, tutaj jest Golec. Jest Golec w orkiestra. A ten to był ten, no jak on? Sławomir! O! Rafik, od dzisiaj jesteś Sławomira w tej grze. Dobra, jak tam te nasze pola, pany? O, gdzie właśnie te pola w ogóle są? Bo wiem, że mam nieposiądnym łazić. O, są. Chodź tu. O, mamy ten. Chodź tutaj. Żyto. Ale kosa jest wymagana. To kosa, jak to się była. Hi, hubby. O właśnie, Maciek też powiedział o Sławomirze. Dobra, zapłacone. So long. Dobra, ale kosę trzeba. A to trzeba śmierć znaleźć. No dobra, ale kosę, no to już. No to co trzeba zrobić, żeby mieć kosę? No, ale kosę czy sierp? Wymagane kosa. No to biegnę do warsztatu, czekajcie. Od razu piękniejsza pogoda, nie? Nieposionym, Rofik, nieposionym. Sławomir, przepraszam. Warsztat, tu jest warsztat. Witlin, a nie, to nie. Kurde. Dobra, o konia trzeba złapać, jak się łapie ryby? I na przykład możesz strzelić z tego, na przykład nawet z... Kłody, tak. Nie kłody, dzidy bojowej. Kamienne narzędzia, może tutaj coś... O, jest sierp. Kurde, musimy schemat, panowie, kupić. 100 jest nam potrzebne. Jak ja mam tylko 27. 85. Ja nie mam niczego. 85 mam. Więc nie, o, setkę. Jak? 85? Ten ma 27, mamy. Wystarczy. A, no to wystarczy, dobra. Gdzie jest? Gdzie jest Rafik? Ale to kosa, bo to naprawdę jest kamienny sierp. Do, właśnie. Nie ma tutaj kosy, jest kamienny sierp. No tutaj masz, przy tym, przy stole warsztatowym. A to może nie tu? Co to jest? Nie, no w kuźni. A jest kosa tu? No chodź, Adam, zobacz. Patrz. Podejdź do... Aś do pola. Może... Marecki, czemu wycofałeś ten wpis? I widzisz. Żeby nie było... Kosa. Poczekaj. No wymagane kosa, ale to sierpem da się. Żeby nie było, Marecki wycofał przed momentem taki oto wpis. Klepać to można Dobromirę po 23. I teraz już się to zachowało. Ale Dobromira to kogo jest, bo już nie ogarniam. Przepraszam bardzo, live jest rekomendowany dla osób powyżej 18 roku życia. Aha, to ja muszę wam kasę dać. Może inaczej, ja dam kasę. No to rzućcie tu kasę, ja tam załatwię wszystko. Gdzie to jest? Dawać mi tu. Ja jestem jak proboszcz teraz. Dawać na tacę. Upuść. Zobaczcie, jacy. O, haracz wzięty. Dobra, możecie jeszcze jeden dzień wytrzymać. Będziemy, no spróbujemy tego sierpa, no. Bo nic innego nie widzę tutaj. Nie, Rafik? Spróbuj. Najwyżej nie zbierzemy. No, to później trzeba zarobić.
Dobra, teoretycznie mamy kupiony schemat. Aha, i teraz żeby tu i to muszę mieć patyki i kamienie. Dobra, już zaraz zmajstruję tutaj coś. Oj, nie tak jak grafik Bobasa. Kurde, zostawić chłopa na miesiąc. Nudził się. Ewidentnie się nudził. Oj. Kurde, dwa kamienie jeszcze? Aha, dzida jeszcze. Drewniana włócznia to może być taka? O, jest. Nie być mógł. A może Kajrę tą od Sławomira? O, już. Kogo? Nieważne. Dobra, idę próbować kosić to. Jak się dzidę wyciąga? O, idzie. Kurde, no wystarczy sierpem. Sierpem i młotem. Jak się dzidę wyciąga? Musisz przypisać do tego, do... No, jak to się nazywa? Do ekwipunku. Tam do kieszeni, wiesz. Aha. A jak to, jak to się robiło? Możesz ty. Już mi się sierp skończył. Tylko o. Tyle zrobiłem. Super. Ty do tego sierpa to trzeba tu, kurde. Dobra, weź to, Rafi. Ja muszę pozbierać trochę na tego sierpa. Bo to faktycznie dużo będzie trzeba sierpów. Idę łowić ryby. Dobra. To nie wiem jak, ale nie dowiem. A, faktycznie, to jest Sławomir. Ja się muszę przestawić, że mamy teraz Sławomira w wiosce. Ty, tutaj były włócznie, wiedziałeś o tym? A tu jest jakiś brązowy sierp. Słuchajcie, my mieliśmy brązowy sierp w magazynie, wiecie o tym? Czyli mocniejszy. No. A ciekawe, czemu brązowy? Z brązu. Chyba Rafik, nie skumałeś. Dobra, nie skumałem. Ale my jesteśmy powaleni. A tu się da pływać? Chyba nie. Bo ja idę jak Jezus po wodzie. Nie, no się nie da. Nawet możesz iść pod wodą. A jak? A schyl, kucnij. A jak się kuca? Kontrolem? A ty grasz na padzie czy na klawiaturze? Na padzie. Aha, no to tam kontrola nie masz. Ma tylko kontrolę. Golec na przekupie. Co ty mi, Rafik, tam pokazujesz? Jakieś jaja czy co to? Dobra, nieważne. Bo to dziwnie zabrzmiało teraz. Oj, panowie, dzieje się. Ojej. Gdzie to są w ogóle te rybki? Ja bym chciał coś wyciągnąć w ogóle. Ale nie wiem, jak się wyciąga. No nie, ja już dzisiaj nic nie mówię. A już wiem, jak się wyciąga. A jednak. Brawo ty. Kolec, bolec, stolec, golec. Grafik rybki? Nie. Bo tu trzeba pułapkę na rybę zrobić. Właśnie. A jest pułapka na ryby? Tak. To jest rękodzieło. Nie tu. Ale można ręcznie tak zrobić? Przetrwanie. A ta rybacka. O, mamy hodowlę. Dobra zwierząt. To a mamy chatę rybacką. Zobaczyłem dupę osła. Pany, a możemy chatę rybacką zrobić? Możemy. Możemy. No. Postawimy kołada, ma. Będzie walić rybami. Co za chłop. I też się na przegubię.
Marecki, wysłałem ci film instruktażowy, jak się... Dobra, chata rybacka. Jak się wyciąga pył. Już? O, już. Nie, skończyły mi się dwa sierpy, ale ten... Za ten brązowy. A gdzie tą chatę rybacką postawić? Nad wodą. Tak, bo w ogóle musisz chyba, ona jakoś trochę w wodzie musi stać. Musi stać w wodzie. Rotacja. Normalnie Farming Simulator. Chyba to nie może tu być. Tu widzę jakieś kaczki pływają nad wodą. Sławomir Marecki, Sławomir. Nie Rafik. O, ale tutaj widzę ryby. O jest, tu może być ten. Może tak być, patrzcie. Bardzo dobrze. Nie widzę, ale bardzo dobrze. Ufam bardzo ci. Dobrze, też nie widzę. Ufam ci, Damianie. Uf. Bo nie wiem, czy jest prosto. Jest prosto. A potem Sławomir pójdziemy i powiemy, ale żeś spier. Ale czekajcie, bo jak to się robi. Chata rybacka. O, chyba się przeciążyłam. Aha, bo tu... Idę to zanieść. No wszystko fajnie. Marcin się uchachał. Dobra, trzeba coś tutaj zrobić dalej. Jest to zboże. Ile my żyta mamy, panie? Słuchajcie, my mamy żyta, 223 sztuki już zebrałem. No to dobrze. Panie, 4 koła i 4 deski. Ale żyta, ale czego mamy oddać te... Żyto, 3. 4, ale żyto? No. No to dobra. Ile mamy oddać? Coś zostanie z tego? No, 223 sztuki zebrałem już, a jeszcze nie skończyłem. Rafik, może przynieść mi 2 deski, znaczy nie 2 deski, 4 deski i 4 kłody? Dobra, już 4 deski, 4 kłody. No. Deski. Sorki. Ale... Na zdrowie. I vice versa. muszę się napić. I chłop namówił. Też bym się napił. Mam żywiec z rój z nutą jabłka. O. Bardzo dobre. Ogólnie jest to krzywa, ale trudno. Dobra, idę zostawić żyto. Dobra, co tu? 6 kłód. Dobra, już Rafik pójdę po te kłody, bo żeś się zmęczył. Tu może Rafik za ten czas pozbierać trzcinę. Jakby ci się chciał. Jak ci się nie chce to. Kurde, tak postawił to, że w wodę się wchodzi. 300 sztuk żyta, drodzy panowie. Zobaczmy sobie. Umiejętności mi jakieś przyszły. Pytałem się, czy prostą? Tak, prostą. Gdzie ty, Rafik, mówisz, że się do wody wchodzi? No wejściem. Co wy tu majstrujecie? Potrzeba patyków dużo i kłód dużo. Iść wam... No to lecę po kłody. Rafik, zbieraj tego. Słomę. No. Ja coś tu jeszcze mogę zostawić. Wiaderkę mogę zostawić. Da cholera, ja to trzymam. 8 kilo. Noszę. 5 kłód. A, mam 5 kłód. Kłody to mi są potrzebne. Kurde, ja z kłodami chodziłem cały czas. W kieszeni. Co za chłop. Dobra.
idę ku tobie, drogi Damianie. Kuci? No. Kuci. Kici, taś. Dolwa, kurwa, dolwa. Nie chcę już tej wody pić, bo później nawet wychodka tu nie ma. I później są brązowe sierpy, no. Patyki. Patyki i kłody. Kłody już wszystkie powinniśmy opier... O. Tutaj, co tu jest potrzebne? Patyki. Ile patyków? 6 patyków. Reszta patyki. Gdzieś są patyki. To faktycznie, kurde, do bagna. Tutaj. Ale dobra. Wysłać chłopa. Dobra, muszę zerknąć na to zadanie. Dziennik. Koniec jest bliski. 3 żyta, 2 pieczone... A, to konie ty chcesz zebrać. No. The best ones are always taken. 6 patyków, dobra. Pomógłbym, ciałem się nie chce. Spoko, tu gdzieś widziałem patyki. No. Taki zbagowane te patyki są. Tych patyków nie można wziąć. Patrzcie, jaki Sławomir, kurde, tutaj chojrak, no. Co zaś odwalił. Kurde, no. Patyki dostały. Dobra, to już Rafik to ogarnę, spoko. Tylko Ada, musisz tam jakiegoś tego. Rybaka. Nie wiem, czy możemy. To trzeba tak zrobić, żeby my mogli. Tak, zobaczmy do zarządzania. Rybie mięso. Jak to my mamy? Mamy jeszcze jednego pracownika, populacja. Gdzie tu są domy? Budynki. A nie, już 70 możemy. A nie, to budynków. To jeszcze jednego pracownika możemy, dobra. Tylko co z tego, jeżeli on będzie potrzebował wędkę? My mamy z czego zrobić wędkę? A z czego się robi wędkę? Wiesz co, zbudowaliście już chałupę? No. To teraz czekajcie. Wejdę... Tu... Gdzie ona? Łowiectwo, chata rybacka, dobra. To jest potrzebna włócznia rybacka i nóż. Skąd ja ci wezmę włócznię rybacką? A, widzisz? Palni będzie pewnie. Nie będzie. Włócznia rybacka, właśnie, lniana nić. Mamy dwie lniane nicie. Nici. No, i to no dobra, i dwie kłody i dwa kamienie. To już resztę, dobra, ja to dobra, ogarnę. Szczupaka złowiłem. To idź, Rafik, idź po kogoś do wiochy. Dobra. Ale rybę złowiłem. No ty dobra, gadasz. Ty. Jaką? Szczupaka. Gdzie? W wodzie. No to żeś pomógł. A gdzie tu ty masz tu? Tu masz taki ten, mostek. Nie. I za tym mostem... Mostkiem po prawej stronie są ryby. A po mojej czy po twojej? Za naszą wioską, w sensie. Po tej drugiej stronie, bo tutaj, po tej stronie masz kaczki. Aha, czyli muszę przejść przez mostek. Znaczy, musisz wejść do wody, bo tamtej stronie... No ale muszę przez mostek przejść, żeby wejść do wody. No możesz i po tej stronie wejść do wody. O Zikej, Marecki. Nie śmierdzę, także nie muszę wchodzić do wody. Dobra, dwie włócznie tworzę. I ty tu rafie ryby jakieś widzisz? Trochę tam dalej za tym mostkiem. W prawo czy w lewo? W tą samą stronę co szedłeś. Byłem, bo byłem blisko.
Dobra, szłeś. Jedną osobę powiadasz, Adam. O, smardze są. Dobrze, a jeszcze można noże tu ogarnąć. Dobra, co my tu mamy? 3, 2, 3, 3, 2, 1. Zacznij. To przy brzegu Rafik są te ryby? Nie, na środku wody. I ty je widzisz? Tak. Kurwa, jestem na środku wody i widzę kija tylko mojego. A czy dzidę? Jakie umiejętności nam potrzebna jest? Załóż spodnie. Damian, załóż spodnie. No mam. Z jakimi umiejętnościami nam jest potrzebna osoba? Rybak. Rybak, łowiectwo. Czekajcie, łowiectwo to jest... Aha, jest 3. Tu jest 1. A. Tu jest 2. Okej, okay, czyli tego bierzemy. How are you? Do Maryskiego Docha ty go wpuść. Za karę. Gdzie ty tu, Rafik, jakieś ryby widzisz? Zaraz pójdę. Ale ty co... A, dobra. A kogo ty wziąłeś? Kobietę czy faceta? Faceta. Nazywa się Żyrosław. Będzie prawie żyrował. Prawie jak Sławomir. No. Ale prawie robi wielką różnicę. Nie są chętni, bo wymagana reputacja to 700. A ile mamy? So long. A jeszcze kurde ten, reputację trzeba. Mamy? Czekaj. Zarządzanie. 4 brakuje. Co za... No to trzeba tego konia ręcznie złapać, żebyśmy mogli... Jakie konie? A, o konie. No te konie, te pływające konie. Ja tu nie widzę żadnych koni. A to jeszcze trochę. Idę po tej stronie. Rafik, łapać konie. Biegnę. Ja idę kaczkę polować. Tylko, że ja nie wiem, czy tam akurat są konie. Kaczkę zabiłem, ale jaja. No to kaczkę zabiłeś, czy znalazłeś jaja? Zdecyduj się. Kaczka, oskuruj. Ty nie mogę. Zbagowała się, a nie jest. Zbagowała się. Ale jaja. Jak berety. Kurde, tyle jaj zdobył już. Dobra, słuchajcie, mamy 4 włócznie rybackie. To ja idę to zanieść do magazynu. 3 zostawię, a jedną to spróbuję połapać. Też jakieś ryby. Jeść mi się. Tu są jakieś rybki. Przejść sobie. Mięsiwko ogarnąć jakieś. Ten się zmęczył jak nie powiem co i gdzie. Gdzieś tu ognisko było. Gdzie jest Rafik to ognisko? Czekaj. Lesie. Dobra, kolejna ryba złowiona. Szczupak. No na mnie są szczupaki potrzebne tylko. Tylko konie. Będzie to do jedzenia przynajmniej. A nie wiem, gdzie są konie przede wszystkim. Dobra, menu tworzenia, rękodziały. Moment. Mapka. Czy to jest gdzieś jakaś podpowiedź, co gdzie jest? Damian popsuł kaczkę. Budynki, Maciek. Wydobycie, domy. Co to usługi. Jest? A, dobra, okoń jest tu. Okej. Okay. Gdzie jest okoń? Koło naszej wioski. Ogniska. A gdzie? Czekaj. Jak ty to widzisz? Aha, kamień. Musisz filtry przerzucić, jeden w prawo. Masz wtedy podział na zwierzęta. Mam żony i ludzi. Nie główny. Dalej. A tu? Nie, to jest hodowla zwierząt. Dzikie zwierzęta filtr się nazywa. Hodowla zwierząt. Produkcja, usługi, magazyn. Dzikie zwierzęta, no mam. A tu? A to? I to są konie? No dobra. Chociaż po nocy to może być ciężko. Ale spróbujemy. Może lepiej biorą. Jak się robi ogniska? Pochodnią. A czy tam... czy na pewno w rękodziele... A czy nie w rękodziele, tylko w... W tych dodatkach domowych czy coś to jest pod kół.
Meble i dekoracje. Meble i dekoracje, tak. Ogniska. Proste ognisko. 16 patyków. Słuchajcie, ale ta woda jest brudna. Słuchajcie, jest cholernie brudna. Wszedłem do niej i gówno widzę. Pytanie, czy w nocy ryby są? Dobra, chodźcie spać. Ja muszę zjeść coś. Mam dwa mięsa. Też, ale też jestem głodny. Suchara też można zjeść, Marecki. Normalnie mój suchar się Mareckiemu nie podoba. No normalnie... Nie dość, że nie gra, to jeszcze obraża, no. Nie obrażaj pan, dobre? Dobra, dwa mi na razie starczą. Gdzieś tu powinny być te rybki. Mam zgniliznę, 37. Wrzuć to do tego, do stodoły. Tak, tam gdzie patyki są? Nie, do stodoły, tam gdzie... przy polu. To, bo z gnilizny się potem robi nawóz. To tu będzie chyba. Nie, bo tu są deski, to nie tu. Dobra, ja się kładę. Następny dzień. No jak przy polu, jak tu przy polu? Aha, tu jest. No. Poczekajcie chwilę. Klepisko. Tu warsztatowy. Tu? Tam, gdzie jest pasza dla zwierząt? Może chyba tak. Pasza dla zwierząt? Chyba tak. Dobra, kładź się teraz. Czekaj, bo zgniliznę daję. Ale byśmy się zanudzili. Zobaczcie go, kurde. Dobra, teraz muszę chatę swoją znaleźć. Co, przyniosę sobie coś do picia. Dobra? A ty, Damian, się tu ogarnął. No już się ogarnąłem. W chata wuja Damiana, to moja chata. A dzisiaj sobie na Kingside pośpię. Dobra, dzień nastał. Ty, Rafik, masz zadanie złowić okonie. Ba. Dobra, zapytam sobie ty. Dwa, tak? Dwa okonie, no. Ja idę się napić. Przyszłem, więc jestem. A to tu są okonie. Rafik utonął. A nie. Gdzie to okonie są? Gajcie, tutaj mam tą włócznię rybacką. Tutaj są. Poczekaj, nie strasz mi ich, Rafik. Spróbuję ja tam włócznią. O, teoretycznie jesteśmy na miejscu oko. O, są jakieś. Kurde, to małe jest. No. Oj, ja też idę o konia łapać. Chcesz konia łapać? Tylko nie łap za ogon. Gdzie wy tu coś widzicie, ludzie? Ale zobaczcie, jaki widok. Trzech dzbanów z patykami w wodzie. Tutaj. A,
włócznie mam tylko, niestety. Nie powiem, że gówno złapałeś, bo mi Marecki powie, że suchar. Damian chciał Mareckiego, naszego Sławomira uszkodzić. No bo myślałem, że okojno. Słuchajcie, za dużo nas tutaj. Pany inspektor, tryns inspektora trzeba włączyć. I może się tu ryby pokażą. Chyba ty. Proszę mi się można napić. Wiecie co, ja pójdę bliżej tego. Bliżej wiochy. Tam też widziałem, że są okonie. Tak, aha, faktycznie tam w dwóch miejscach praktycznie są. Kici, kici, taś, taś. Niam, niam, niam. Rybie mięso, szczupaki możemy robić i ryby mięso z płoci. Daleko jeszcze? No już, prawie. To tego nam tu brakuje? Aha. Płoć. A, dobra, szczupak. Stwórz. Paka se chłop włożył. Zostawiam flaszkę osobie, która złowi papryka szczecińskie. O. Ja tu żadnych ryb nie widzę. A ja widzę. Kurde. Pierdoliłe. Posrańce. Ale jak się tu kurde łowić tym? A, może w ten sposób faktycznie? O, i złowiłem. Proszę bardzo. I już mam jednego okonia. I mamy drugiego okonia. No ile chcecie jeszcze? Na razie wystarczy. To bierz, Adam, okonie, trzy żyta, pieczone mięso i kamień. I leć tam do tego. Do świra. Dobra, dobra. Dobra, mam okonia. No teraz to się pocałuj. Kurde, jaki chojr, nie? Masz kamień, Adam, czy ci dać? A kamienie to sobie zbierzesz. A, to spokojnie. Pieczone mięso też jest chyba gdzieś tam. A, to tylko trzy żyta potrzebne. No. A te resztę można wychłostać. A, myślałem, że kaczkę można tym ubić, tą włócznią, ale nie da się. Włócznią rybacką kaczkę ubić. Kaczkę tylko ja mogę ubić. Bez skojarzeń, żeby nie było. Ach, nie udało się. Wszedł tutaj tak jeszcze jeden okoń pływa i bym chciał go dziabnąć. To jest. Taki samotna, taka rybka Nemo. Kaczka się zbagowała znowu. Dobra. Kurde, czkawki dostałem. Normalnie ktoś mnie obgaduje. Marecki! Z kim mnie obgadujesz? Nie, szybko. Dobra. Te kaczki są zbagowane, ale jaja. A, tak, czyli nie jest w stanie odlecieć przed tobą, tak? No. Dobra, 59 żyto. O, Marcin też się napije. Nie, ta się odbagowała, ale ta jest zbagowana jeszcze. To. Chociaż Marecki, powiedz, czy to jakaś dziewczyna.
Ja mogę. Noża nie mam, ale jaja. Rękodzieło, nóż. Dwa kamienie i paty. Ma ktoś noża przy sobie? Ja mam. To chodźcie tu. Dobra, mamy prawie 500 ziaren żyta. No, wiem, mówiłem. Ale ty wszystko wziąłeś na ziarno? Nie wszystko. Zostawiłem. Bo ty mam... Bo już zbroję narobiłem. Dobra, odejdź teraz, odejdź. Okay. A ja... teraz jasne. Ile tam było? Trzy żyta. Trzy żyta. No dobra, zrobię z tą kaczkę. Co ja jeszcze potrzebuję? A bo ty coś chciałeś od nas? Dwa pieczone mięsa. Okej, dwa oko nie mam, jeden kamień, dobra. Tylko z tym pieczonym mięsem. Czekajcie. Jest coś? Mięso. Patryk, nic nie ma. Ja mam dwa mięsa. Ja mam dwa mięsa pieczone przy sobie. To dajcie. No to, o, to już tu Sławomira napotkałem, to niech mi da. O Jezus, zjadłem je. Zjadł mnie, no... Co za chłop, jeszcze się nie podzielił. Masz jedno. Damian... O. Gdzie jesteś? No tu. No w stronę tego, jak będziesz szedł, to mnie zobaczysz. Tylko ognisko trzeba by rozpalić, bo ja nie mam pieczonego mięsa. Albo czekaj. Nie, kurde, gdzie jesteś? Poważnie się pytam. Jak będziesz szedł do... A, tu jesteś, dobra, już widzę. Tylko no, mówię, musisz... Ognisko. Daj mi jedno... Ale daj mi jedno mięso. A gdzie ty jesteś? Przy ognisku. To Sławomira. Masz no to, żeś pomógł. No to daj. Tylko nie zjedz. Co za chłop. Dobra. Patyki są zbagowane. Pieczone rybie mięso. 4 razy pieczone rybie mięso. Jeszcze jednego kamyka mam. Mam dwa mięsa. I... Kamek, tylko wiesz, że Sławomir, dałeś mi jedno mięso już prawie zepsute. Jak zepsute? No, 50% ma. Ale to cały czas jest pieczone mięso. Wiem, dlatego nie marudzę. Dobra, ktoś musi zaorać pole. Spoko, tylko czamkę zrobię. Tylko trzeba jeszcze nawóz, nie? Nawóz obczalić. Czekajcie, czy ja mam wszystko? Na pewno. Żyto wziąłem, pieczone mięso mam, łoko nie mam, wszystko mam, dobrze. To idę do tego świra. Szlać. Gdzie ta słoma tu jest? Przerzuć wszystko. No. A... I to wtedy też odejdę. No, powiem ci, Marecki, twoja logika jest żelazna. Gnilizna 10. To weźmiemy tą gniliznę stąd, co jest 27. Kurde, naprawdę mi się ta wioska podoba. Fajna jest. Fajnie jest zrobiona. Wszystko wina Mareckiego. No. Znaczy zasługa, przepraszam. No tak, bo wina Tuska. Gdzie on jest? Dokładnie. No. Rafik, masz gniliznę? Okay, dlaczego nie możesz się zrobić tego samo? Świetnie, teraz ja bardzo uważnie, bo nie mogę stworzyć. Bo mroczne siły znają mnie aż za dobrze, nie pozwolą mi zbliżyć się do drzewa. Całkiem wygodne, czy nie wykryją mojej obecności? No dobra, niech to będzie. Pradawnymi mrocznymi siłami, żądnymi śmierci i zniszczenia zawsze jest takie ryzyko, ale nie powinny cię zabić, nie znając swoich intencji. Pocieszająco. Teraz się skup.
Gdzieś usiądź i się kup. Udaj się na bagna. Znajdź najwyższe drzewo. Przez cały rok nie ma liści i stoi na środku polany. Musisz do niego podejść i rozłożyć tam przedmioty. Połóż kamień na środku, nad nim, po jego lewej stronie musisz umieścić dwa okonie. Po jego prawej stronie i poniżej połóż dwa kawałki pieczonego mięsa i na koniec dwie wiązki żyta. Po lewej stronie jedna, po prawej. Boże. Dobra, chyba rozumiem. Ja to jeszcze pod jakieś drzewo muszę z tym iść. A co ty, Rafik, ty byłeś, bo właśnie dołączyłeś do gry. Tak, wywaliło mnie. Dobra, jak się robi ten? O, zgnilizny mam się. Ja mam, kurde, po to iść. Zgnilizny, mówisz? Ja chyba nie mam nic. Jak się robi, Rafik, ten worek? Ze skóry zwierzęcej. Tak, ze skóry. Ze skóry zwierzęcej. A gdzie? Prosty worek masz pod kół. Ale że ty nie masz klawiatury, to musisz sobie znaleźć kół. Czyli tam, gdzie robisz narzędzia. Tam, gdzie robisz mam narzędzia, te koło. I to jest czym? Dekoracja na pewno. Rękodzieło. I na godzinie 12 później. No, Damian, przecież... O, bardzo dziękuję za subika, Dominiku. Damian, no to przecież ty w rękodziele jesteś mistrzem. Ale nie mam skóry zwierzęcia. Jaki łoś jebitny! Rafik, gdy widzisz go? Łosia? Czekaj. Gdzie ty widzisz łosia? No tam. To Sławomir. No tam w lesie jest, owszem. Czekaj, Damian, ja mam 5 skór. Mogę ci dać. No, tylko gdzie ty jesteś? Biegnę. Ja muszę tam daleko, jeszcze 400 metrów mam tego biegu. Mam bieg na 400 metrów, bez płotków. Dobra, dam ci skóry, to sobie zróbcie woreczek. Jedną skórę bym chciał. Jedną? Mhm. No dobrze. Pyk, proszę cię uprzejmie. A ja biegnę dalej. Dorosły facet, a nie wie, gdzie ma worek. Uj, to uciekł. No to cię Marecki załatwił, Damian. A jak tu teraz ten nawóz do worka mam sadzić? Normalnie. Nie, po prostu rozrzucasz go już. Po to jak już masz worek, to przypisz worek do tego jako narzędzie i spróbuj po prostu i potem wybierasz, już nie pamiętam, tylko w jaki sposób wybierasz właśnie nawóz z tego worka. Znaczy, bo mamy tylko 3 nawozy, ale to chyba mało będzie, nie? Czyli co, sadzimy to samo? Nie, ale teraz żyto wam nie wyrośnie chyba, czy wyrośnie? Czekaj, żyto, zaraz zobaczymy. Bo może trzeba by teraz jakieś warzywa czy coś zobaczyć. Dobrze byłoby zakupić przynajmniej po kilkanaście nasion. Wszystkiego. Ale nie mamy teraz grosza. No właśnie, to jest właśnie ten problem. Żyto to jest jesień, wiosna. Nie nawieziony, no. Aha, czyli teraz tak, możemy sadzić owies, pszenicę. A pszenica to chyba gdzieś tu coś widziałem. Bo znalazłem to drzewo, panowie. Kurde. Jak ja mam to przypisać? Gdzieś tu. 8, 7, 4, 3, 2. To tu. A jest, miejsce rytuału. Dobra. Dobra, nie mam. Drzewo góry nad mokradłami. Na szczęście nie widać żadnych czujących go mrocznych sił. Lepiej, żeby tak zostało. Rozpocznijmy rytuał. Najpierw kamień. To dość łatwy krok. Co dalej? Ryba powyżej i po lewej stronie. Mięso poniżej, po prawej. Kurde, tu jednak... Słuchajcie, może ktoś się cofnąć na tym, na live'ie i przeczytać, jak ja mam ułożyć, kurde, tak gówno.
Ja myślałem, że to tylko wystarczy, wiecie. A tutaj naprawdę trzeba... Marecki, to chociaż tak pomóż na czacie. No cofnij się proszę do tego, co mówił ten świr. I co ja mam zrobić z tą rybą? Już chyba nic więcej nie ma. Tu gdzieś jeszcze. Czekaj, tu jest nawóz. No. Gdzieś jest. No tak, bo to tylko trzy pola były. Rafik, spróbuj podnieść ten patyk. Nie mogę. Mogę na to Mareckie liczyć? Kurde, cisza. Ja pierdolę nawóz do worka. Musi nieźle pachnieć. Już nie chciałem do końca tego czytać. Dobra. Ołóżkami na środku. Ołóżkami, no to już położone. Kamień już jest, dalej co z rybami? A palę za ten czas, zanim Marecki to napisze. Mogłem to spisać. Albo fotę zrobić. Już to wiedział, że nie trzeba. Dobra, idę się napić. Połóż kamień na środku. Cały Marecki. Nie nasz takiego. Po jego lewej stronie, po lewej stronie ryba powyżej po lewej, mięso poniżej po prawej. Ryba powyżej. A, czyli. Nad nim po jego lewej stronie połóż dwa okonia. To ryba powyżej i po lewej stronie. No to tak. Dwie wiązki. I teraz co dalej? Dwie wiązki po prawej, jedna po lewej, czy dwie wiązki po lewej, jedna po prawej? Gdzie ty, Rafik, lecisz? Do miasta. O, imprez mu się zachciało. Po jego prawej stronie połóż pieczone mięso. Chodzi mi teraz o wiązki, bo to już położyliśmy, a teraz wiązki żyte. I tak, kamień, po lewej stronie dwa okonie, po prawej połóż pieczone mięso. Położyłeś, tak? No tam jakby... To czekaj. To jakby wynikało już z tego, co? Dwie wiązki żyta po lewej. O. Dwie wiązki po lewej stronie, jedna po prawej. Mamy. Opuść to miejsce. Chyba tak. To Rafik jest w mieście, to niech porozmawia ze świrem. O, to porozmawiaj ze świrem. Dobra, tylko teraz muszę sobie to zadanie. Jakie wziąłeś zadanie, wściekły królik? Co to tak, jest? Tak, wziąłem. Dziękuję, Marecki. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Twój chłop jesteś. Znaczy nasz chłop. No. Przestań śledzić. Śledzenie. Jaki łoś. Roki łoś, super ktoś. Poluj 9 królików. A żeś teraz Rafik poszedł po bandzie. Dobra, co tu jest? Odprawiłeś rytuał? Dokładnie tak, jak ci powiedziałem. Tak, wszystko tak, jak zamówiłem. Okej, enter. Osaliłeś nas. Dobra robota, świetna robota. Bałem się, że coś
cię zabije lub wyjście twoją duszę, ale to... Oto jesteś, cały i zdrowy. Co prawda w innej osobie, no ale jestem. Dobra, tu mogę przeczytać, ale bym za to bana dostał. Bo jest... Ej, zaraz. Czyli było ryzyko. Ale nikt, biorę... nikt cię nie wyrzuci. Dobra, na takie ale... nie jesteś, to cię nie wyrzucą. Ale wybiorę drugą opcję. Po prostu postępowałem zgodnie z twoimi instrukcjami. Słuchajcie, jakie buty znalazłem. Będę teraz w butach normalnie, będę jak szlachcic. Zasługujesz na nagrodę. To dla, na... to dla ciebie i twoich przyjaciół lub członków rodziny. Zapewni ci to szczęśliwą ochronę przed siłami ciemności. Workowaty kapelusz. Ażebyś wiedział, że workowaty kapelusz. Ale bieda ci, jeśli ty kiedykolwiek go zdejmiesz. Muszę już iść. W mroku czają się inne złowrogie siły. Ale nie martw się. Wrócę, aby sprawdzić, czy nie ma potrzeby odnowienia rytuału. Rafik, ty z tym wąsem jeszcze w kapeluszu, to ty już będziesz wyglądał jak Kargul normalnie. Właśnie tego się obawiałem. Weź od razu... My już, ale jeszcze nie skończyliśmy. A, jest, koniec, jest blisko. O, i weź od razu rybaka. Kurde, słuchajcie, nie mogę wyjść teraz z tego. Zbugowało mi się akurat. Naprawdę, zbugowało mi się. Ale jaja. Na czym ci się? Właśnie widzę, coś ci się zbugowało. A, bo wciskam escape, żeby wyjść i... Bo w momencie, jak wszedłem tutaj, to... Rafik zaliczył misję. Aha. I zostałem z tym menu. To będziesz z menu latał, no. A może jak pójdziesz spać, to się wyłączy. Dobra, spróbujemy. Rafik, wziąłeś tego już? Co miałem wziąć? No rybaka. Jakiego rybaka? Słuchajcie. O, udało się, wiem. Króliki. Do chaty rybaka jednego członka. A, dobra, zaraz będę wracał. To za chłop. Jakbyście mieli taką sytuację, jak ja miałem, to do mapy wejdźcie. Okej. Mapa mi odblokowała. Dobra, czy ja mam te... Ty gdzieżeś ty, Damian, poleciał? Taka wyciągać. Okej, to ja już nie patrzę. No dobra. Ptak wyciągać. Ja tam wolę... Osobę jedną. Ja tam wolę nie patrzeć, on z ptakiem robi. Łapka na ptaka. Dobra. Jeszcze gdzieś tu jest ta druga pułapka z tym królikiem. Czy która jest strona biegna? Gdzieś koło Adama jest ta pułapka. Ja nie w tą stronę. Kurde, się pomyliłem. Myślałem, że to jestem ja, a to jest Damian. Gdzie ta pułapka była? A wy nic nie mówi. Nowego członka we wsi. Członek z ramienia wysunięty na czoło. Co to w ogóle jest? My chyba nie mamy pułapki na króliki. Tak, przepraszam, zapomniałem zrobić. Dobra, rękodzieło, nie rękodzieło. Meble i dekoracje. Już wiem, dlaczego ten life jest plus 18. Dobra, kładę pułapkę na króliki. Co to tutaj jest? Menu tworzenia. A, mikstura jakiejś nocnej wizji. Ja wolę to na razie zostawić. O, jakieś ciekawe miejsce znalazłem na bagnach. Szreka? A, tutaj ktoś. Rafik, wie. Wyglądasz naprawdę jak Kargul w tym momencie. Nawet nie jak Kargul, jak Tadeusz Kościuszko normalnie. A, tu jest jakiś Elric. Weź Rafik do a nie mamy luster. Weź Rafik tego przypisz do... Jakbyś mógł.
już. Nie, gryby łowi. Zarządzanie. Aj, do domu go do Mareckiego przypisz. Marecki będzie mieszkał z Żyrosławem. Z Żyroskopem, kurwa. Żyroszkop. Taki mały szkop, nie? Nie, to jest mikroszkop. Dobra, otwórz, co my tu możemy wrzucić. Więc on wolał wody nie pić, ale chyba muszę się napić. Normalnie z bagna się wody napiłem. Będę żygał. To lubię, Adam. Pisani. Tak widzę, że nam... Aha, jedzenia chyba nie mamy. A ty powiesz. Bo trzy osoby są... mają niski nastrój. Jedna 5%, druga minus 8% i... Ojojoj. Minus 14%. Ojojoj, to zapomnieliśmy o naszych pracownikach. Mhm. Szczególnie sława tu widzę w ogóle nie jest przypisana. Do niczego. Co ty powiesz? A ona jest w ciąży, może dlatego? A, może Rafik. Dlatego. Nie, no to nie jest ona. Ludwika jest w ciąży. Już nawet nie wiesz, Rafik, co ty. Dobra, nieważne. No to już. Dobra, zgniliznę i dodać jeszcze. Chodźcie spać. Co ty powiesz? Proszę, jak mi tutaj drogę do domu oświetlił. Dobra, mogę iść spać. Ściana. Kto tam światło marnuje? O. A tu jest Rafik, idę zobaczyć jak handlowie. Co oni robią? Dobra, wychodzę stąd. Rafin. Dobra, nie masz. Idę spać, bo ja tego... Ale pamiętaj, kurde. Co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. Tak, nie, to ja wszedł muszę... do domu, kurde. Dwoje ludzi śpi razem. Śpi. I podgląda. Co za chłop, nie. Aż się muszę napić. Jezu, co ty masz na głowie? No, to mówię, że jak Kościuszko wygląda. Możesz ty, Rafik. Co żeś ty tą skarpetę założył? No Kościuszko, normalny Tadeusz Kościuszko teraz jest. No pomir Kościuszko. Możesz ty. Apkę se zjedz, to nie będziesz głodny. Dobra, co z tym? Co z tym, z tym? Bo ty, Adam, miałeś dać jakieś temu. Czekajcie, pokażcie to zarządzanie. To już tu pewnie powinien pracować. Ale czekajcie, łowcy teoretycznie są. No to co oni robią, ci łowcy? Opierdzielają się. No już biegnę, Rafik. Musiał sprawdzić. Do Sławomiry? Dobra, pytanie teraz tak. Jak tu dobrze zarabiać? Na czym? Jak to ta Rafik twoja ma Ludwika? Tak. To porozmawiam. Hello, friends. Jak facetami gdzie dostało? Mogę... Gdzie mogę znaleźć? Marecki. Opuściłeś wiochę? Opuściłeś.
I naprawdę nie wiem, co się dzieje z tym, że oni nie... Nie no, po romańsku, ale to... Łowca... Coś się dzieje niedobrego w chacie myśliwskiej. Gdzie jest chata? A, bo Ludwika jest... No, jest. Jest w stanie znaczącym. A Rafik pojawił na twój jawil. A tu brak zadań. Ja pierdzielę. To w ogóle ktoś nie przypisał zadań. No to ty się tym zajmujesz. Że ja? No. Nie wydaje mnie się. No przecież ty powiedziesz, że cię ogłaszasz królem wioski. Ale nie wydaje mnie się. Dobra. To jakieś pomówienia. Ja jestem Adam i królem jestem wioski. Wyginam śmiało ciało. A jestem król Julian. Dobra, idzie do pracy, widzę. To. Dobra, a co się dzieje w chacie? Żyrosław. Przypisaliście wędkarza. A on też, a też nie określiliście mu zadań. Aha, no faktycznie. To Rafik. Boż mu te erosomaństwa w głowie. No. I tak pewnie też było. Tak pewnie też było tutaj. Kurde. No. A Rafik jest zastępcą króla. Królewiczem jest. Nie, jest mortem. Nic nie robi. Sprząta. Mortem jest. Wielbi stopy. Ja tam wiem, co on tam wielbi, jak ja wszedłem do tej chaty. Kurde. To Rafik. Wyglądało jak... A, nie powiem. Nic Rafik, nie chcę nic Rafik mówić, ale jesteś już spalony na dzień. No dobra, to teoretycznie... No nic, ale trzeba iść połowić teraz samemu. Bo tamci się nie ruszą teraz, bo są głodni. Co teraz zrobić, żeby połowić? Czekaj, bo ja mam mięsa trochę. Bo ja te to kaczki... Weź, to weź wrzuć im do kotła, bo kurde, zaraz nam pouciekają. Do którego? Do skrzyni tej, nie? Nie, do żywności. Daj im do magazynu żywności. A mów mi, gdzie jest magazyn żywności. No, kurde, no... Czwarty odcinek tutaj, a ten nie wie, gdzie jest magazyn żywności. Zasobów, to nie to. Tu jest żywność. O, dokładnie, wbiegłeś tam, gdzie trzeba. Damian, brawo ty. Normalnie, aż się napiję za twoje zdrowie. Mam 10 mięsków. Bardzo dobrze. Z tych kaczek. No to wrzuć. Wrzuciłem. No i dobra, powinno zniknąć. Zniknęło. No. Jeszcze im smardzę wrzucę, bo też mogą jeść. Spodni mnie wrzucę. Czekajcie, bo tam coś jeszcze w zarządzaniu było, nie halo? Narzędzi ktoś nie ma. Tak, właśnie szukam gdzie. Nie u studni. A nie ten rybak? W drewutni brakuje im narzędzi. Czego? Dobromirze brakuje siekierki. Siekiera motyka. Kamienna siekiera? Tak, wystarczy tam też jedna. No, wrzuć na razie jedną, ale trzeba im tam też trochę zmajstrować. Dobra, wiecie, jakbyśmy mieli tutaj już kogoś w tym, w narzędziowni, to on by już robił jakieś tam narzędzia podstawowe, nie? No, Marecki miał być w narzędziowni. No. Wy się śmiecie z Rafika, że znalazł, że kobieta Adam przynosi sobie kozę. Nie przynosi sobie kozę, tylko... Właśnie, ja mam mięso z kozy. Kamienna siekiera. Ja mam w ujmie mięsa. Wiesz co, bo tam oskurowałem, znalazłem na tym, na bagnach, taką chałupę, gdzie koleś dziwne rzeczy robił z kozą. I ja, żeby tą kozę... Sorry, że ci do zasobów, tak? Tak, ale tak, w magazynie. A 3 siekiery mam kamienne, to im starczy. No, powinno. O, nie mam pochodni. Dobra, zniknęło. No, bardzo dobrze, dziękuję. Rozpal.
A ten tu coś. To zostało. Nie, to koza miała na imię Leon. Nie pamiętasz, Rafik? Nie Rafik, tylko Marecki. Jak to w ten we Władcy Much było. Że jak tam chłopaki się napili mleka od kozy i nagle się jeden skapnął, ty, a dlaczego ta koza ma na imię Leon? No, taka była to historia. Coś musisz zjeść. Właśnie, coś muszę zjeść w tej grze. Masz rację. Dobra, ja muszę sobie parę kłód wziąć i sobie zrobić strzały. Będę polować na kaczki. Już. Póki są zbagowane. Dobra, mają tutaj jeszcze. Ale ty takie mięso zostawiaj surowe im. Nie wiem. No chyba. Dobra, upiekę im to. Od razu. Gdzie tu jest wyjście? Tu. Jak już rozpaliłem to ognisko, to im upiekę. Nie chcę pochodni. Tylko chcę. Dobra, jeden zostawić. Pyk. No i 24 sztuki mięsa upieczonego są w tym. Dobra, ja idę polować na kaczki. Póki są zbagowane. No dobra, a co tutaj? Macie jakiś nawóz? Nie. Kaczek nie ma. Odbagowały się. Dobra, jest worek. Jest. Dobra, jest kaczka zbagowana, zajebiście. Dobra, jest 7 sztuk zgnilizny. Słuchajcie. No nie mam już gnilizny. To co ta kaczka robi w ogóle? W stole warsztatowym. A, bo tu trzeba 10 sztuk zgnilizny. No. Żeby nawóz zrobić. Jeden nawóz, tak. Możesz ty. Ale lipa. Dua lipa. Dobra, to ogólnie tak, kaczki są zbagowane, tylko nie wolno za blisko do nich podchodzić. Ugryzą. Dobra, słomec stąd zabiorę. Dobra, zostawię tu niedojrzałe jagody. To zgnilizna z tego będzie. A cześć, Arkusz. Siemanko, dobry. Dobra, żarcie jest, to jest. O Jezus. Co my teraz możemy? Dobre pytanie. A ty wziąłeś zadanie i robisz je? No, z krójki się łapią. Ale to wiesz, że jeden królik na jeden dzień jest? No to będzie na najwyżej za tydzień. Ale teraz pytanie, czy to nie jest... Na czas. Na czas? Nie, no chyba nie. Jest kaczka zbagowana. Wydarzenie wygaśnie z końcem tej pory roku. Aha, okej. Okay. Raczej to pułapka ci nic nie da. No to zapierdzielaj. Wziąłeś zadanie, to teraz się wykaż. No nic innego tam nie było ciekawego, więc były gorsze zadania. Liczymy na ciebie, drogi Sławomirze. Mnie kaszka Marcina ugryzła z lewej
A w lewy chory palec na mazurach właśnie jak byłem w 2021. Pomyślałem, może to jedzenie, że to robal jest. Może myślała, że to robal po prostu. A ty co? Nic nie robisz? To ja? Nie, ten tutaj kurde Żyrosław cały. Czekajcie. To może narzędzi nie ma. No to zrobiłem mu. No ale i nawet nie ma, nic się nie wyświetla. Czekajcie, bo nie, no wszystko jest teoretycznie... Wszystko jest okej u niego. Polowałem na kaczki, pouciekały. Polowałem na ryby, pouciekały. Uciekam stąd i ja. Ile mi było? A, ja mam 8. Dobra, trzeba grupowo. Jem, Marcin, to był żart. Kaszka to kaczka, domyśliłem się. Taki żarcik to był. Może niefortunny, bo ja dzisiaj tylko sucharami walę, jak mówi Marecki. To zjemy. Rybie mięso. Przy tych artykułach są podane ceny, ale jak się pójdzie sprzedać, to tych ceny się nie uzyskuje. Właśnie, trzeba by coś sprzedać, bo my kasy w ogóle nie mamy. A co możemy sprzedać, jak my nic nie mamy? Trzeba narobić jakichś młotków, jakichś tych noży. I idę porobić trochę tego, po prostu. Zobaczę, ile tu patyków. Są tu patyki jakieś? Nie ma. Ale są włócznie, to pójdę jednak na kogoś upolować. Ale w czul desek mamy, no cholera nam tyle desek, ja muszę w tej drewutni zarządzić inaczej. Jednak deski niech oni już przestaną robić. No przed zimą się coś ogarnie. O. Nie no, desek nie róbcie. O, w ten desek. Ale co, że o tej porze? How is life treating you? Can I interest you in some of my wares? Jesio, trafiłem o tej porze do ciebie. A, że o tej porze jeszcze. No, dzisiaj tak, dzisiaj wyjątkowo w poniedziałek. Tutaj pracujemy ciężko, w polu. A jak dobrze pójdzie, to nie tylko w poniedziałek będziemy pracować. No. Nowe ceny chcę kupić. Bo to wczoraj nie było live'a, to jest dzisiaj. Takie, takie. Słuchajcie, co ja chciałem, bo się teraz zamyśliłem. Dobra, idę na razie do domu swojego. Trafi królika mam dla ciebie, jakbyś chciał. Super. Jeszcze 8. Nie, patyków drewutni nie ma. Oni teraz ja jak już jest magazyn, Marcin, to... Tak? W drewutni? Widziałeś patyki? Aż sprawdzę. Gdzie ci Rafik dać tego królika? A możesz... Wydaje, że nie było. Wszystko jedno do jakiejś skrzynki rzuć. Widzisz, pusta. A, ty ci wrzucę. Dobra. Pusta. Dzień dobry pani Rafikowa. Marcin, w momencie kiedy jest magazyn wybudowany, to oni wszystko już do magazynu zanoszą. Ale to tylko mięso jest z królika, nie ma królika. No ale tak jak... I tak nie podniesiesz królika, i tak mięso tylko z królika. Dobra, a co kiedy jeszcze są zadania? Zadanie jest takie, dostarcz do... Dorwan z gnilizna razy 17. To jest jedno. To mamy zadanie. 7 tylko. Ale słaba jest nagroda, bo jest tylko 5 monet patyki. I 60
60 reputacji. No to kolejne, kolejne zadanie to jest miedziany młotek razy 2. A to nie mamy mieć. No właśnie. I trzecie zadanie jest dostarczenie marchewki razy 14 i mięsa razy 14. To mięso by się ogarnęło, ale marchewka. A mamy marchewkę? No raczej marchewki chyba nie. Też nie mamy i nie mamy ani. Ale mamy nasiona marchwi, tylko że trzeba. Zasiać. Zasiać, tak. Ja biorę te nasiona, zaniosę. To tam kilka jest, więc można zasiać tę marchewkę. Ale nie masz, nie masz gnoju. Jest ale tam, ta... tylko zasiać wystarczy. Tak. Tak? Tak. No dobra, no to idę zasieję. Bo my już tam te z trzech gnojów zrobili trzy pola. Nawet cztery chyba. Czy, ale tak, kwadraty. Tak. No. No to przynajmniej będzie... Chociaż nie, może wystarczy z tego zbiory, może będą. To co ty z trzech pól, co ci wyjdzie z 50 marchewków? No dobra, tylko powiedzcie teraz, czy jeszcze sprawdźmy, czy aby na pewno teraz można sadzić, czy siać marchew. Można. Tak, tylko na wiosnę? Tylko żyta nie możesz. No dobra, ale mam torbę przecież. Czekaj, czekaj, tu ekwipunek. Gdzie jest torba? Miałem torbę. Czy zostawiłem? Ja pierdziele, dobra. Dobra, chcesz torbę, co ci dam? To daj mi torbę, to nie będę leciał do domu. Już ci daję. Mam martwego koguta. Samca, oskuruj. Worek. Aha, samochód z warsztatu, arkusz? A co się stało? Dobra. Czekajcie, mam umiejętności. Łowiectwo. Gdzie jest ten worek? To jest. Pewna ręka. O, to będzie dobre. Okej. Okay. Wybór nasiona jest pod prawym przyciskiem myszy. O, słyszysz? Mniej hałasu będzie. No. Pole. A i tutaj naś marchew, tak? Mhm. Marchew tak, mam siać. Tak. No. Nawet 4 pola są, to będzie marchwi dużo. Nawet będzie 5. Bo jeszcze tutaj coś jest. A, no widzisz. Chłopie, z 5 pól to my perfura otworzymy. No to już. No, dobra, ogólnie to ja muszę iść coś zjeść, bo zaraz umrę. Dobra, ekwipunek mamy. A. Dobra, to ja idę zaniosę to wszystko do... Filtry, rozrząd, taki standardzik, a? No, rozrząd to już nie taki standardzik, ale... Ale jak trzeba, to trzeba, tak? Młotek zgubił młotek. Rafik. Co? Zgubiłeś młotek? Dobra, gdzie mam oddać? Dobra, czy mogę pomóc? Świeżutki młot dla pana. Spróbuj go nie zgubić. Dobra. Zaliczone zadanie. A skąd ty miałeś młotek? Wyczarowałem. Z kapelusza. Dokładnie. Dobra, co to jeszcze jest? Nawóz został, a to jest co? Festiwal gulaszu. O, ale był. A jutro będę miał. A tu właśnie te marchewki są potrzebne. Jutro będę miał gulasz. Się nie chwalę. Nie pochwalę się, ale jutro będę miał gulasz. To za menda. To już wam nie powiem, że będę miał gulasz. Marecki teraz się... Kurwia. O, skąd te mam 238 monet? A, bo ja tam to zadanie jedno zrobiłem. A monet ja mam 0, także uważajmy pany z monetami. A to jeszcze mam. Dobra, co my tu mamy?
Zaraz będziemy mieli koniec dnia i słuchajcie, do końca dnia jedziemy, okej? Okay? Dobra. Idę popolować jeszcze, może coś upoluję. Dobra, teraz pytanie. Jakie nasiona by najlepiej można było kupić, nawet po kilka? Wiesz co, jeżeli coś, to nawóz kup. W pierwszej kolejności. No, tak uważam. Bo nie mam, bo co z tego, że będziesz miał nasiona, jak nie obsiejesz? Nie wiem, co? Król jest królem. A co tu się w ogóle wydarzyło w tym lesie? Tyle jest drzew porąbanych i niezebrane. Co tu się działo? No tutaj na... za wioską naszą. A, to Rafik tam ścinał drzewo. Ale tutaj jest jedno, drugie, trzecie, czwarte i... tak Rafik tylko ścinał drzewo. No zimno ty? Było. W bobra się bawiłeś? Bober, kurwa, bober. Taki mały boberek. Rafik, zimno było, jaki tekst. Kurde, ja myślałem, że kasę dostałem, a ja tu kasy nie dostałem. Zaraz Greta przybiegnie i zobaczysz. Dobra. Take care. Za te drzewa. Dobra, głodny nie jestem. Nie śmierdzę. Greta nic nie widziała. Dobra. Jakby ja tak patrzę, ja w tej czapeczce chodzę, ale ja dostałem więcej czapeczek. Ile? A tyle 11 użytkowników jest. To ty gadasz, dawaj czapkę. Będziemy... Gdzie masz czapkę, bym powiedział brzydko, ale już się powstrzymam. Nawet dla Mareckiego jest czapka, no ale Marecki na wakacjach, więc niepotrzebna. Ale mamy tu prawie Sławomira, tylko że 100 mil jest i gada. O, z Rafika koleżanką. Tam, co ją w nocy przytula. Rafik, wracaj do wioski, bo ci jakiś chłop babę podrywa. Oj, tam chłop mu babę podrywa, bo to jeden. A Marcin ma jutro pomidorową, znaczy się dzisiaj rosół był. Ale on jeszcze nie wie, czy ma pomidorową. Nie no, już... A, chyba, no tak. Jak chyba, to nie wiem. Dobra, kurde. Ma się tego cela. Dobra, tu jest zamiana domek. Okay. Do domku. Jak, do mojego domu wchodzisz? Tak. Po co? Nie ma tam twojej żony. Skąd wiesz? Idę po czapkę. Aha, bo co będzie? Workowaty kapelusz. Biorę. A, Marcin wczoraj był rosół, jak trafiłem? Aha, i teraz... Kurde, w drzewo. W osła nie mogę, czy tam w osła. Kurde, w łosia trafić nie mogę, a w drzewo trafiłem bez problemu. Gdzie jest ta moja włócznia? Nie ma włóczni. A, tu się stoczyła. Menda jedna. No. A, jestem normalnie. Typowy raper, kurwa, z Polski. Kurde. Co za łoś. Bracia Ksero, kurwa. Tylko... No, bracia Xero normalnie. Ale ten pas mamy od Armaniego chyba, nie? Dobra, gdzie jest Adam? Biega za łosiami. Dobra, widzę, 200 metrów od stąd. Na osiedlu. Na osiedlu. Dobra, w dupie ich mam. Łoś nie chce się dać zabić. Co za łoś. Dobra, ja się tu muszę rozbroić z tego wszystkiego, co ja tu mam, bo ja mam tego za dużo i mnie to ciąży.
Czyli tak. Aha, bo to nie jest moje. A ja mam jakieś kamienne strzały. Brawo, to. Nie wiem skąd. Prostej koszuli słomy wam dam, bo mi jest niepotrzebna. Workowego kapelusza nie dostaniecie. Futro też mi jest w sumie niepotrzebne. Słomy to tam jest dość dużo. Widzę, że Rafik wziął się za sprzątanie. Doświadczenie robię. To te kamienne strzały też tu wrzucę, panie. Dobrze. Bo młotek mi się przyda, włócznie mi się przydadzą, pochodnia mi się przyda. Dobra. Dobra, chodź Rafik tutaj do ogniska. A to Żyrosław, ja myślałem, że to Rafik. Znaczy ten Adam. A to Żyrosław i go wystraszyć się. Dobra, możemy, chodźcie do ognia. Kto ma tutaj? Komu konar płonie? A gdzie jest? U ciebie w skrzyni. A, to będziemy teraz jak... Traperzy z Wisły. Jak bracia Daltony. Bracia Ksero. A jest czapeczka. No dobrze. Ekwipunek. I tym sposobem nakręciliśmy film, chłopi. Tu czapeczkę trzeba załatwić. Kurde. Boryna, no, prawy. Ja tu mam jeszcze buty do tego, zobaczcie. A, się przejdę. No, buty też masz dla każdego. Nie, niestety miałem. Wiesz co, bym w jednej ze skrzyń znalazło. To ty już zimę przetrwasz prawie. Prawie robi wielką różnicę. O! No dobra, też mi konar zapłonie. I tym optymistycznym akcentem bardzo wam, panowie, dziękuję za dziś. I dziękuję czatom za to, że byli z nami. Dzięki wielkie. Także mam nadzieję, że się podobało. No zrobiliśmy dzisiaj trochę tutaj i zbiory były i umarliśmy z zimna, także działo się dzisiaj. Baby. Nie dokładnie. Wiem, czy w następnym odcinku nie warto gdzieś pozwiedzać, coś odkryć, może coś zdobędziemy więcej. Na przykład kebaba. Na przykład. Rafi, wiem, że ty na kobity polujesz, także nie ma takiej opcji. Tak. Jedna mi wystarczy. I na kebaby. O. Konar zapłonął ponownie. Dobrze, i tym optymistycznym akcentem bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. No, trzymajcie cześć, się, cześć. Do następnego, hej. Dzięki, cześć. Can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I I'm close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if
to blow it up like a volcano.